Dzisiaj pomyślałem, że podzielę się z wami moim planem, aby odbudować swoją siłę. Po operacji musiałem zrobić sobie przerwę od siłowni. Przerwa trwała 2 miesiące, coś koło tego. I na samym początku musiałem przyzwyczaić się do tego, że będę troszeczkę słabszy. Słabszy fizycznie, ale też trochę psychicznie, gdyż wiedziałem, że nie mogę od razu rzucać się na jakieś ciężary, więc zaczynałem powoli budować swoją siłę, wracać do tego samego poziomu, na jaki byłem wcześniej. I bardzo szybko odbudowałem tą siłę. Nie spodziewałem się, że tak szybko mi to pójdzie. Kilka tygodni treningów i już byłem w stanie wyciskać te same ciężary, co przed operacją. Dla tych, co nie wiedzą, usuwałem rozrusznik serca w kwietniu i musiałem przezaćwiczyć z tego powodu. Mój plan treningowy oscyluje wokół 4 dni treningowych. Ćwiczę siłowo z ciężarami. Mam swoją siłownię wybudowaną w pokoju. Przywiozłem ją z domku rodzinnego. Dokupiłem trochę rzeczy. Drążek do podciągania, trochę więcej mam ciężarków i różnych takich akcesoriów. Swoją drogą bardzo się przydają i polecam. Mój plan treningowy skupia się wokół 4 dni treningowych, jak wspomniałem wcześniej. A to dlatego, że zauważyłem, że gdy ćwiczę więcej, to jestem potem przemęczony, a jak ćwiczę mniej, to nie mam optymalnych efektów, nie robię takiego postępu. Ćwiczę splitem góra-dół, poniedziałek plecy i klata, wtorek nogi, środa dzień przerwy, czwartek klata plecy, piątek nogi. I tak sobie wybrałem ćwiczenia, żeby ćwiczyć całe ciało, ale nie aż tak dużo, żeby się przetrenowywać. Tylko mam zasadę, że chciałbym, aby żaden z moich treningów nie przekraczał 1 godziny. Dlatego treningi są dość krótkie, ale intensywne. To jest jedna z takich moich głównych praktyk duchowych teraz. Gdy ćwiczę, jestem sam ze sobą, jestem tylko ja i ciężar. Przestałem też słuchać podcastów w tle kiedyś. Zbudowałem sobie taki nawyk, że w trakcie treningów słuchałem książek, słuchałem podcastów, słuchałem audiobooków, ale zauważyłem w trakcie pandemii, że przez to słuchanie intelektualnych treści w trakcie treningu moja uważność spada, nie skupiam się tak bardzo na treningu, zaczynam tracić czas na rozglądanie się dookoła siebie, jestem rozkojarzony i robię mniejszy postęp. Dlatego wróciłem do słuchania muzyki. W trakcie treningu słucham muzyki. W zależności od tego, jaki mam nastrój. Czasami jest to jakaś ambientowa mieszanka, nieraz coś bardziej energetyzującego, nieraz coś smętnego. Czasami też zdarzy mi się włączyć jednak jakiś materiał intelektualny, w 100% się nie odciąłem, ale w tej chwili rzadziej. Trochę częściej słucham polityki. Wcześniej w ogóle nie interesowałem się polityką przed wojną, przed pandemią. Byłem totalnym ignorantem i kompletnie olewałem politykę. Uważałem, że jest nie dla mnie, ale w trakcie pandemii się zainteresowałem, gdyż stwierdziłem, że nie mogę tak żyć. Nie? To jest takie trochę też nieodpowiedzialne nie interesować się polityką. Nawet jak ktoś uważa się za osobę duchową, to moim zdaniem trochę tą polityką też powinien się interesować. Bo czasami można trafić na takie przekonanie, że polityka to manipulacja, to Matrix, lepiej się odciąć. A mam trochę inne zdanie w tym temacie. I tak, odbudowałem siłę. W tej chwili wyciskam swoje maksy praktycznie na klatę w serii 8 dych. 8 powtórzeń.
przysiad, tutaj jest jakieś 70 kilo, 6 powtórzeń. Trochę więcej, kilogramów, ale to nieważne. I w martwy ciągu chyba 130 kilo, 6 powtórzeń ostatnio zrobię. To są takie moje maksy, nie? Jakby ja nie jestem kulturystą i też nie jest to Bóg wie jak dużo, ale też nie jest mało. Wycisnąć 8 dych na klatę 8 razy, to wydaje mi się, że to nie jest mało. Nie próbowałem więcej, w sensie, że gdybym dołożył więcej ciężaru, to zrobiłbym pewnie mniej powtórzeń, ale byłoby takie ryzyko, żebym się zgniótł tą sztangą, a nie ma kto mnie asekurować. I szczerze, nie, mam wywalone trochę na to, nie? W sensie, że ja sobie już udowodniłem, że jestem w stanie być silny. I ćwiczę w tej chwili dla zdrowia i dla dobrego samopoczucia, a nie dlatego, żeby się prześcigać z ciężarami. Dla mnie definicja bycia silnym to jest znalezienie w sobie czegoś takiego, co pozwala ci wytrwać w trudnych momentach, w trudnych sytuacjach. Nie chodzi o to, żeby być silnym jak skała, żeby się nie załamywać i nie wiem, no zawsze kontrolować swoje emocje. Chodzi o to, żeby w tych trudnych momentach, w tych trudnych chwilach, kiedy normalnie byś się załamał, chodzi o to, żeby się totalnie nie poddać uczuciu bezradności, nie? Jest też taka opcja, że można się poddać temu uczuciu i tak głęboko zrelaksować, że wejdzie się w tą pustość wewnętrzną i wtedy można totalnie odpłynąć i wiecie, nawet można sięgnąć takiego stanu nirwanicznego. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś doświadczał takiego totalnego poddania się, nie? Ale takiego wynikającego z bezradności. Może ze smutku albo jakiegoś takiego, nie wiem, doła, nie? I też można się po prostu poddać i odpłynąć. Tak, też tak można. Ale jeżeli chodzi o siłę w tym wszystkim, to jest to raczej dla mnie po prostu taka kwestia, żeby pozostać z tym, co jest. Nie uciekać od trudności. Starać się być po prostu wytrwałym, konsekwentnym w działaniu. Robić to, co jest dla nas emocjonalnie trudne, na ile jesteśmy w stanie, żeby się też nie załamywać, nie? Zbyt duża ilość wyjścia ze strefy komfortu może cię zgnieść. No, nie wiem, wszędzie są jakieś granice w tym wszystkim. Anyway, mam nadzieję, że z tego coś wyciągniecie dla siebie. Taki krótki materiał. Pracuję nad swoim powrotem na YouTube, także dopingujcie mnie, dajcie dla mnie łapki w górę, zostawcie komentarze, lajki. Obiecuję, że będę odpisywał na każdy komentarz pod tym filmem. Przynajmniej pod tym filmem odpiszę na każdy komentarz. I co? Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.